Na początku chciałabym wam przypomnieć o trwającym konkursie na Starbipa na cały miesiąc, a jedyne co musicie zrobić, żeby wygrać, to zostawiać mi grawki na moim głównym koncie adulka10l, ponieważ wygra osoba, która tych grawków zostawi najwięcej, także zachęcam do udziału i poza tym łapcie konkurs na kurtkę oraz buty. Nie, jedyne co musicie zrobić, to zostawić subka z dzwoneczkiem na tym kanale, łapkę w górę pod filmikiem oraz komentarz wraz ze swoim nickiem. Wyniki będą w kolejnych odcinkach. Ogólnie chciałabym was też zaprosić do obserwowania mojego Instagrama, bo fajne są tam zdjęcia, story i w ogóle wszystko. Hejeczka, naklejeczka, ja jestem Dripcia i witam was bardzo cieplutko w nowym odcinku na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do was z dosyć poważną sprawą, ponieważ ona tyczy się zamknięcia MSP i nie bójcie się, ja już wszystko wam wytłumaczę, o co chodzi, jak to będzie albo jak nie będzie. No dobra, zacznijmy od początku, czyli od tego, jak nastała fala banów za unikatową skórę. No i wtedy już była wielka afera na MSP, bo się dało tak robić, potem były bany i wszyscy myśleli, że to będzie koniec, ale ja wam powiem, że nie, to był dopiero początek wszystkiego, ponieważ potem się pojawiła kolejna straszna rzecz, w ogóle dobra, ta skóra do dalszej części to jest niczym, bo potem pojawiły się klony unikatów, już nagrałam o tym odcinek jak ktoś, no i generalnie to chodzi o to, jak ktoś jeszcze nie wie, że da się zrobić w programie Unii, ale ono jest na pierwszej stronie w szafie, generalnie przy przetwarzaniu w większości przypadków jest w normalnej kolejności, ma tyle samo punktów, ale w szafie jest na pierwszej stronie. No i też ludzie zaczęli oszukiwać innych i w ogóle, ale jest jeszcze trzecia sprawa, o której wie mega mało osób, tak mi się wydaje, a jest to już w ogóle kompletnie koniec wszystkiego, czyli że da się zrobić unikaty w normalnej kolejności z normalną liczbą punktów. No i generalnie te uni z tego drugiego programu są wymieszane, ale są na dobrej stronie w szafie. Także radzę wam teraz się nie wymieniać ani nic takiego, bo możecie być nieświadomi i zostać oszukani. Także na razie pozostańmy bezpieczni i pomijmy wymiany. No i już jak tak sobie przeszliśmy przez całą tą historię, to zaczęły się pojawiać na różnych Facebookach, Instagramach różne screeny z grupek. Tutaj się posłużę na przykład pierwszym, gdzie Devin komuś odpisał o tym, że teraz ekipa MSP jest świadoma tej sytuacji. Gratulacje! Że wiedzą, o co chodzi, co się dzieje w ich grze. No i napisał, że mieli bardzo dużo zgłoszeń i że tymczasem na czas naprawy zawieszą grę. Nie jest jeszcze znana dokładna data, ani dzień, ani godzina, ani nic nie jest znane, ale tutaj już mamy informację, że zostanie to zawieszone. Dalej jest kolejny screen od pani Eleny, gdzie napisała również, że pracują nad tym błędem i że jeśli nie uda im się go naprawić tak bez zawieszania, to też zamkną MSP, czyli już tutaj mamy dwa screeny, gdzie jest takie oświadczenie ze strony modów, że no ta gra zostanie zamknięta. Jest jedna rzecz tylko, która mnie zdziwiła, bo Elena napisała tego maila, o ile dobrze widzę, 13 maja tego roku, a na przykład Devin napisał swojego maila maja 24, no i jakby 13 maj był 2 tygodnie temu prawie, także nie wiem, czy już wtedy były te uni z programu, jakby nie kojarzę, czy to może się odnosi do czegoś innego i jest to no raczej nie fejkowa informacja, chociaż taka też może być. No i przechodzimy dalej do kolejnego info, gdzie do kolejnej informacji, gdzie wstawiła screena osoby, która napisała, że tam się zna z moderacją i tam ma jakieś wtyki właśnie u modów, no i napisała, że gra zostanie zamknięta, aby moderacja wszystko usunęła, no bo no, dzieje się tak jak się dzieje. A i zapomniałabym powiedzieć, że przy tym ostatnim haku, czycie, programie, nie wiem, czymkolwiek, gdzie uni są na dobrych stronach, można też sobie dodawać dowolną liczbę diaksów, fame, star coinsów, także też myślę, że to jest okropne, że można nagle mieć, nie wiem, 10 milionów diaksów i sobie wydawać albo sobie wbić od razu jakiś setny level. Memy mówi Star Planet, zostało opublikowane informacja przez autorkę, że podobno to zamknięcie MSP to fake. I dalej został przedstawiony mail od Jamesa, który
jest 25 maja, czyli jak ja to nagrywam wczoraj, jak wy to oglądacie, to przedwczoraj, że jednak to plotki i żeby nie wierzyć w tą informację, ale jakby nie ma treści tego maila, którą ktoś wysłał do Jamesa, także wiecie, to nie jest potwierdzone, że to akurat odnosi się do tego zamknięcia, no bo ktoś mógł napisać cokolwiek, że hej, czy znikną teraz wszystkie unikaty i nie będzie Unii, no i wtedy James odpisał, że nie, no to plotki, że będą przecież unikaty i w ogóle i one wcale nie znikną, no ale ktoś sobie to podpisał do tego, że to niby odnosi się do tego zamknięcia, no i jak wiadomo, nie możemy być tego pewni, nie ma tego na 100% informacji gdzieś zatwierdzonego na MSP, że młodzi napisali hej siema jak z Bunny Planet, że usuwają to hej siema, zamykamy MSP, nie będzie MSP, nie wiem, przez tydzień i w ogóle to hej pa, do zobaczenia, tak, no. Więc teraz już się stwierdziłam, że przyjdziemy sobie na MSP i zobaczymy, czy powstały na ten temat jakieś arty, jakieś posty na forum, czy coś takiego, może czy jest jakaś strach, panika, nie wiem, czy wszyscy się martwią, że stracą swoje konta, usuną MSP, zamkną na wieki, także wbijamy sobie na MSP i patrzymy, co i jak tam się dzieje. Okej, więc na początku jesteśmy na forum i jak tutaj widać, MSP nie podało żadnej oficjalnej informacji. No i już sobie tutaj mniej więcej trochę przeklikałam i nie znalazłam nic na temat klonów, zamknięcia, ani nic takiego, jedynie tutaj Unii z programu, ale nie ma żadnego posta, gdzie ktoś się boi, gdzie tutaj jakiś się jest strach i w ogóle tak samo w ankietach cisza, no jedynie coś typu, co sądzicie o klonach i tak dalej, ale wydaje mi się, że temat zamknięcia MSP jeszcze tak bardzo na samej grze MSP nie jest takie popularne, jednak jestem jeszcze ciekawa, co się będzie działo w artach, czy tutaj może ktoś się wypowiedział na ten temat, czy coś takiego, także już sobie wbijamy i postaram się znaleźć jakiś ciekawy art. Jeśli chodzi o arty na temat zamknięcia, to jest tutaj cała strona. Nie wiem, czy dokładnie te tego dotyczą, wyglądają po prostu jak jakieś stare arty, większość to od usuniętych użytkowników. Ale tutaj jest taki art, który ma najwięcej lovków i najwięcej komentarzy i w niego sobie wejdziemy. Generalnie tutaj Iti, tak się czyta ten nick tej osoby, tłumaczy nam, o co chodzi z zamknięciem, czemu tak jest, no już mniej więcej wiemy, dlaczego tak się stało, także ona mówi innym, żeby się nie przejmować, bo nic takiego się nie stanie i tutaj generalnie część osób skomentowała, że dobrze, inna osoba twierdzi, że to bez sensu, dalej, że trochę szkoda i większość osób chwali jej arta, także tutaj niektórzy się przejmują, niektórzy się boją, ale tak jakoś tutaj też jest mało rzeczy na ten temat. Myślałam, że więcej osób się tym przejęło, ale może na dniach dopiero mega głośne jak było to, że zamykają Bunny Planet, tylko że Bunny Planet zamknęli na stałe, a MSP jak już zamkną, to pewnie na kilka dni. No i pewnie spytacie, Dripka, co ty o tym wszystkim sądzisz? Co sądzisz o zamknięciu MSP na kilka dni? Czy się boisz, czy się nie boisz? No i wiecie, co ja wam powiem? Uważam, że to jest fantastyczna decyzja, bo po prostu mnie osobiście i pewnie wiele osób tak już irytuje ta akcja z tymi klonami, a jak teraz w ogóle jeszcze da się robić klony, gdzie się nie da rozpoznać, że to klony, to już jest w ogóle według mnie żart. I jakby nie rozumiem, czemu młodzi tego nie zrobili od razu. I no bardzo dobrze, że się wzięli za siebie, ja na ich miejscu też bym się wzięła za siebie i za swoją grę. Także czekam z niecierpliwością, aż MSP już wróci do poprzedniego stanu, gdzie nie dało się nic klonować, tak łatwo zhakować, nie było miliona fałszywych unii, oszustwa nie wzrosły o 10 000%. Także nie mogę się doczekać, aż to wszystko będzie naprawione. Dajcie mi znać, czy wy popieracie tą, czy wy popieracie decyzję modów, czy raczej uważacie, że bez sensu. Także tak, moi drodzy, to już by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Pa, pa! PS, trzymajcie się cieplutko i myjcie rączki. Chciałam was zaprosić jeszcze na Instagrama, jest bardzo fajny, polecam dużo fajnych rzeczy, wpadajcie PS, oraj pole na traktore, hop, siup, siabadaba.